Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 123 rytuału dla Matki Ziemi, truskawkowej pełni księżyca, czyli 4 czerwca 2023 roku. Tak, sprawozdanie troszeczkę potrzebowało czasu. Dzisiaj mamy 13 czerwca, to również czwórka, bo 1 plus 3 to 4, czyli cesarz. Zaczniemy może od samego początku. Ja będę tutaj spacerować, opowiem Ci o tym wszystkim, a jestem pewna, że masz już przygotowaną pyszną herbatkę, ponieważ zawsze sprawozdania są dłuższe niż inne filmy, ale możemy spokojnie na różne tematy porozmawiać i mogę zwrócić Twoją szczególną uwagę na różne kwestie, które dzieją się w energii. Także zaczynajmy. Dokładnie przed naszą pełnią księżyca mieliśmy ceremonię o numerze 215. Pamiętasz? Jestem pewna, że również bierzesz udział w ceremoniach, ponieważ to są spotkania dla szczególnych dusz, dla tak zwanych starych dusz albo nasion gwiezdnych z innych planet, które mają tutaj szczególną misję na Ziemi, szczególne zadania do wykonania. Także ceremonie to jest takie must have w rozwoju osobistym, rozwoju duchowym. I na pewno pamiętasz temat naszej ceremonii o numerze 215. Ona odbyła się w czwartek 1 czerwca. Ja tutaj przeczytam jeszcze raz ten temat, żeby przypomnieć Ci pewne rzeczy, no bo jednak już pół miesiąca minęło. To było spotkanie o prawach Ziemi i Wszechświata, czyli o dualności światła i mroku. Symbolika diabła, króla materii i o tym, jak go wywieźć w pole, jak dostrzec jego sztuczki i jak się bronić, by nie mógł nami kierować. Diabeł, czyli siła mroku, to potężny przeciwnik, który zrobi wszystko, by cię zatrzymać na twojej drodze do szczęścia i zniewolić cię w materii. Będąc tutaj na ziemi, podlegasz prawom ziemskim, możesz kreować i tworzyć to, czego zapragniesz, ale każdy Twój krok ma takie czy inne konsekwencje. Nie ma bowiem skutku bez przyczyny. Siły mroku to nasz największy wróg, ale też wymagający nauczyciel. One znają każdą Twoją słabość i dokładnie wiedzą, gdzie uderzyć, by bolało Cię najbardziej. By Tobą manipulować lub Cię kusić i ściągnąć w bagno. Dzisiaj, czyli tego 1 czerwca, oczywiście spotkanie jest dostępne w Bibliotece Ceremonii na mojej stronie bukardimaria.com, jak wszystkie inne poprzednie spotkania. Także wracamy do tematu, czyli dzisiaj porozmawiamy o tej sile, jak ona działa i dlaczego stale zaciera ręce i śmieje się nam prosto w twarz. Otrzymasz jednak wskazówki, co zrobić, by siła ta nie miała nad tobą żadnej władzy. Poruszę tematy kradzieży energii poprzez istotę mroku, która objawia się w formie frustracji, depresji, zrezygnowania, braku wiary, strachów i obaw. Opowiem Ci o ludziach, którzy służą sile mroku, podpisują z nią cyrografy i umowy, nie czytając tego, co jest tam napisane drobnym druczkiem. Poznasz temat wolnej woli i dlaczego w latach różowego słonia nie było żadnych fizycznych przymusów do przejmowania owych specyficznych płynów. Tutaj jeszcze taki mój malutki komentarz. Pamiętasz, że to było dobrowolne. Oczywiście stworzono niesamowitą energię strachu, obawy, takiego niby przymusu, gdzie wielu ludzi przeciwko sobie jak gdyby przyjęło te płyny, ulegając tej manipulacji mroku, ale było to mimo wszystko dobrowolne. Opowiem Ci, jak stworzyć tutaj na ziemi niebo przy pomocy siły arcykapłanki, maga, arcykapłana i wszechświata. Zastanów się po spotkaniu, co daje Ci radość, a co przestało ją dawać i zaczęło Cię zniewalać. Temat materii, która przemija i nie da się tego procesu zatrzymać, trzymając się czegoś kurczowo. Symbolika 215 to 21 wszechświat, 2 arcykapłanka, 1 mag, 5 arcykapłan, 15 diabeł. Czas tego spotkania to były 53 minuty i 6 sekund. Dlaczego mówię o tym naszym spotkaniu?
Dlatego, że jeżeli jesteś tutaj może po raz pierwszy, to pamiętaj, że może ta symbolika brzmi bardzo, bardzo zagadkowo, ale na każdym spotkaniu ja dokładnie to omawiam. Czyli w pierwszym takim odczuciu może być, ojej, a co to jest wszechświat, a co to jest arcykapłanka, o co tutaj chodzi? Ja na każdym spotkaniu dokładnie przypominam, co wszystkie te rzeczy oznaczają, czyli bardzo prostym językiem dla każdego, czy tego, który jest na samym początku swojej drogi, czy tego, który już jest bardzo zaawansowany w różnych technikach. Przypominam o tym, ponieważ cały ten czas od ostatniej pełni do tej pełni księżyca był nacechowany energią diabła. I wielu, wielu z Was to odczuwa. Wiele osób z Was wie, że dzieje się tutaj coś na ziemi, coś bardzo, bardzo dziwnego w cudzysłowie, co nie sposób sobie wyobrazić. Po tym całym roku Tygrysa, czyli tym roku 2022, gdzie myśleliśmy, że już naprawdę to taki ciężki rok i w ogóle jeszcze wcześniej te lata różowego słonia, to wszystko, co z tym związane. Wydawało nam się, że jak nadejdzie ten rok królika, no to króliczki są takie kochane, takie milutkie, tak każdy chciałby takiego króliczka przytulić, a tutaj się okazuje, że ten rok przynosi dla nas jeszcze większe wyzwania niż wszystkie te poprzednie lata. Czyli zwróć uwagę, jakie to jest niesamowite, że czasami właśnie taki króliczek, który się wydaje taki miły, kochany, milutki, plusiutki, w rzeczywistości może mieć tą drugą stronę. Czyli jak sobie popatrzymy na ten rok, to widzimy, że w życiu każdego z nas dzieją się bardzo, bardzo szczególne rzeczy. Niektóre rzeczy są takie, że może jeszcze nie widzisz, jakie będą miały konsekwencje, ale one już są w tym procesie. Już ten proces następuje, już pewne rzeczy się ujawniają, już od pewnych rzeczy się uwalniamy. Ci z nas, którzy bardzo pracują nad swoją taką czystością, krystalicznością, nad taką miłością, nad wysoką wibracją, zauważą, że będzie odpadać bardzo dużo rzeczy, które nas w tym pięknym, szczęśliwym życiu blokowały. Czyli będzie to taki moment, że wielu z nas zmieni miejsce zamieszkania, odrzuci cały swój jakiś taki stary obraz swojego życia, nie wiedząc jeszcze, jak stworzyć ten nowy albo co ten nowy przyniesie, to odważnie jednak podejmować będziemy takie decyzje, które będą kluczowe dla naszego życia. Czyli może zdarzyć się tak, że wielu z nas rozstanie się w związkach, rozstanie się z przyjaciółmi, może czasami z rodziną, z jakimiś znajomymi, ze swoimi starymi jakimiś nawykami, nałogami, miejscami, w których żeśmy przebywali, chętnie żeśmy przebywali, nagle poczujemy taki impuls, że coś się zmieniło, że trzeba się przygotować i wyruszyć w podróż, w nową podróż. Może z nowym partnerem, może z nową partnerką, może zupełnie w innym miejscu, może podróż w zupełnie innych dziedzinach niż te, w których żeśmy się realizowali w ostatnich latach. To jest bardzo szczególny rok. Nie przez przypadek symbolika królika. Królik, pamiętasz, że pojawia się na przykład w Alicja w Krainie Czarów. To królik ją przecież zwabił do tej nory, czy można tak powiedzieć symbolicznie. I ten rok królika gwarantuje Ci, że będzie dla Ciebie bardzo wyjątkowy. Że zobaczysz tyle rzeczy w sobie, których nie widziałeś wcześniej. Zobaczysz te rzeczy w Twoim otoczeniu, w Twoim życiu, w Twojej podświadomości. One nagle wyjdą na powierzchnię. Takie rzeczy, których świadomości nie miałaś albo nie miałeś wcześniej. To jest bardzo wyjątkowy czas. Dlatego ja w tym roku jestem dla Was wszystkich praktycznie na każde zawołanie, tak można powiedzieć. Jestem bardzo aktywna w tej pomocy dla Was, dlatego na przykład w moim sklepie bukardimaria.com
Pojawiły się ceremonie również w formie wideo, pojawiły się ceremonie w formie MP3 do pobrania. W moim drugim sklepie mariabucardi.pl pojawiło się mnóstwo rytuałów z tej wyższej półki, czyli tych długotrwałych, takich głębokich, ale również tych rytuałów krótszych, które są dostępne praktycznie na każdą kieszeń i każdy z Was może z mojej pomocy skorzystać. Wiecie, że jest to ogromna zmiana, ponieważ w ostatnich latach wyglądało to troszeczkę inaczej, ale w tym roku pragnę Wam z głębi mojego serca pomóc, ponieważ wiem, że ten rok jest kluczowy dla każdego z nas, ale również dla losów Ziemi. Dlatego moja praca w tym roku z Wami jest tak intensywna, jak chyba nigdy wcześniej. W moim sklepie mariabucardi.pl w zakładce nowości stale pojawiają się nowe, nazwijmy to produkty czy usługi, jak to nazwiemy, nie ma znaczenia, gdzie warto sobie te nowości śledzić, ponieważ może coś się pojawić, co od razu poczujesz, że to jest dla Ciebie. Na przykład będzie teraz nowy rytuał przywracający utracone części duszy, ponieważ w tym momencie, dokładnie teraz w roku królika, następuje coś takiego, że możemy bardzo szybko odzyskać części duszy, które żeśmy utracili. Są rytuały oczyszczające karmę, są rytuały oczyszczające dane czakry energetyczne. Także zapoznaj się z całą tą ofertą, w cudzysłowie, nie lubię tych słów, ponieważ to zupełnie nie pasuje do tej dziedziny, w której jestem aktywna, ale musimy jakieś tam słowa przyjąć, żeby to było zrozumiane dla nas wszystkich. Czyli zapoznaj się dokładnie z tym wszystkim, co się pojawia w nowościach. Pojawiają się szczególne kamienie mocy, pojawiają się bransoletki mitycznych drzew Edenu. Różne takie rzeczy, które będą Ci bardzo potrzebne teraz w tym roku, aby dokonać takiej niesamowitego przeskoku w Twojej świadomości, ale również zmiany Twojego życia na lepsze. Ponieważ tą szansę, którą mamy w tym roku, tej szansy nie mieliśmy przez wszystkie ostatnie lata. I trzeba kuć żelazo, póki gorące. Dokładnie teraz, gdy pojawiają się te możliwości, jak gdyby całkowitego odrzucenia Twojego jakiegoś starego obrazu siebie, aktywacji Twoich zdolności wyższych, aktywacji nowego, pięknego, szczęśliwego życia, to nie wolno tego czasu przespać. Dlaczego nie wolno tego czasu przespać? Ponieważ większość ludzi ten czas prześpi. Większość ludzi patrzy, nie wiem, na jakieś tam wiadomości, stresują się różnymi rzeczami, denerwują się polityką, denerwują się jakimiś nowymi ograniczeniami, jakimiś dziwnymi rzeczami i wtedy tracą ten cenny czas, aby zrobić ten przeskok. I dlatego, no niestety, jeżeli ktoś tego czasu nie wykorzysta, to może się obudzić w takim mieście 15-minutowym za jakiś czas i będzie się zastanawiać, co się stało, że jest w takim miejscu, gdzie miał taką szansę na przejście na zupełnie inny poziom, do zupełnie innej jakości życia. Dobrze, ale teraz przejdziemy do naszego spotkania, czyli naszego 123 rytuału dla Matki Ziemi. To był bardzo szczególny rytuał, rytuał, który będzie w mojej pamięci, myślę, że już do końca mojego życia, ponieważ to, co się wydarzyło w okolicach tej pełni i to, co się wydarzyło w czasie pełni, czyli właściwie pełnia była dla mnie takim ostatnim dniem z pewnego starego czasu mojego życia, z pewnej starego etapu mojego życia, takiego, które towarzyszyło mi przez ostatnie ponad 10 lat. I dlatego myślę, że ta truskawkowa pełnia będzie zawsze w moich myślach już do końca życia, ponieważ był to niesamowity czas przełomu dla mnie. Przełomu do nowego życia, zupełnie innego życia, zupełnie innego myślenia, zupełnie innej świadomości. Ty na zewnątrz nie będziesz tego aż tak widzieć, myślę, że nie, chociaż osoby uważne z Was, które mają talenty wyższe, na pewno już wiedzą o co chodzi, czują to wewnętrznie. Myślę, że to w kolejnych latach będzie bardziej widoczne, ale ten proces już się u mnie
rozpoczął. Oczywiście oznacza to dla Ciebie, że będę cały czas, ja nigdzie nie uciekam, będę tutaj na pewno Ci towarzyszyć przez kolejne lata Twojego życia. Więc od razu dla tych osób, które się od razu przestraszą, o Boże, nie będzie Pani Marii, będzie Pani Maria jeszcze bardziej intensywnie niż wcześniej, czyli zawsze możesz liczyć na moją pomoc, zawsze będę dla Ciebie dostępna, ale po prostu pewne rzeczy będą inaczej niż były wcześniej i ogólnie całe moje życie, można tak powiedzieć, jest wywrócone do góry nogami o 180 stopni. Dokładnie tak to wygląda, ale pozytywnie. Pozytywnie, wszystko ma tą swoją dobrą i tą złą stronę, czyli ta dualność. To, co wydarzyło się do tej pory w moim życiu, przygotowywało mnie na ten proces i teraz ten proces jest w pełni po prostu aktywny. I może u Ciebie jest dokładnie tak samo, że pewne procesy już się zaczęły, już teraz trwają, już czujesz każdym zmysłem, że coś niesamowitego dzieje się w Twoim życiu i tak myślę, że będę Cię mogła prowadzić i będę Cię mogła wspierać. Oczywiście, gdy przechodzimy na inny poziom życia, no to też przechodzimy na inny poziom świadomości, więc inne nowe treści będą Cię interesować i postaram się te nowe treści dostarczyć, tak żeby nie trzeba było błądzić gdzieś w internecie, w tym gąszczu różnych informacji, szczególnie informacji powtarzanych. Jeden drugiego kopiuje i powtarza te same informacje i właściwie teraz jest tak trudno znaleźć cokolwiek w internecie, co byłoby wartościowe, że aż jest to przykre. Jeszcze kilka lat temu było tak, że można było naprawdę wpisać jakieś zapytanie, otrzymywaliśmy ciekawe strony, otrzymywaliśmy wiele, wiele wskazówek, a teraz wszystko takie masło maślane, ciągle to samo, każdy gada to samo, tylko czasami od tyłu albo od końca, nazwijmy to tak, ale w rzeczywistości już tak samo jak YouTube, już tak trudno jest znaleźć jakiekolwiek wartościowe informacje, pomijam już TikTok czy Instagram, na Instagramie jeszcze można znaleźć piękne zdjęcia czasami, ale w rzeczywistości ta jakość tych treści no jest tragiczna. Jest tragiczna i wracamy do tego momentu takiego zaciemnienia kompletnego. Jak mieliśmy taki moment rozbłysku tam przed tym rokiem 2012, że naprawdę internet służył nam do tego, żeby wiele sobie przypomnieć z naszej wiedzy wyższej, żeby odnaleźć pewne informacje i odnaleźć je w nas, to teraz służy jedynie do zamydlenia umysłu i zaciemnienia umysłu na takiej zasadzie albo całkowitego jakiegoś programowania podświadomości jakimiś rzeczami, które są kompletnie zbędne i które nas tylko odciągają od tej właściwej drogi. I tutaj jeszcze raz to podkreślam, zwróć szczególną uwagę na to, kogo oglądasz, kogo słuchasz, bo to, z kim przestajesz, takim się stajesz, więc zwracaj uwagę na to, jak te osoby wyglądają, czy one żyją tak, jak Ty pragniesz żyć, czy one głoszą treści z głębi swojego serca, czy są to jakieś po prostu treści tylko po to, żeby zabłysnąć i żeby ściągnąć z Ciebie energię. Jest w tym momencie bardzo dużo osób, które wykorzystują internet do tego, aby ściągać energię z innych. No bo wiadomo, wszystko niby za darmo, ale jak niektórzy potrafią zaprogramować pewne rzeczy i później tracisz energię i nie wiadomo dlaczego, potem się okazuje, że po prostu kogoś oglądasz, kto tą energię cały czas z ciebie ściąga. No tak to niestety funkcjonuje. Jesteśmy w czasie apokalipsy, mrok zbiera swoje plony i trzeba być bardzo, bardzo uważnym, bardziej uważnym niż wcześniej. I tak jak podkreślam to od samego początku, pamiętaj, że to co boskie to w naturze. Czyli więcej czasu spędzaj w naturze niż przed tym czarnym ekranem. Więcej czasu spędzaj mając telefon w trybie samolotowym, śpi mając telefon w trybie samolotowym. To nie są żarty. W tym momencie to tak niesamowicie działa na nasze właściwości, że można bardzo szybko się rozwinąć swoje talenty, swoją duchowość, kreować w swoim życiu to, co chcesz zobaczyć, wykorzystując siłę Twoich myśli, słów i działań, ale można też bardzo szybko się zanieczyścić przez byle co,
przez byle jakie treści i po prostu spaść w dół i obudzić się w mieście 15-minutowym. Ty wiesz, co ja mam na myśli, biorąc pod uwagę miasta 15-minutowe. Jeżeli nie wiesz, co mam na myśli, to przypomnij sobie, o czym mówiłam na jednej z ceremonii, czyli mówiłam o tym filmie Wyścig z czasem. Ten dosyć już stary film, ale który pokazuje nam po prostu, do czego dąży ten świat. Jeżeli nie zmaterializujemy sobie czegoś innego w naszym własnym życiu, ja nie mówię tutaj globalnie, ale w naszym własnym życiu, to można się potem obudzić już w takiej sytuacji, że będzie bardzo, bardzo trudno coś zmienić. Dobrze, no ale zaczynajmy. Więc 123 rytuał dla Matki Ziemi był inny. Inny niż wszystkie dotychczasowe. Był to rytuał, można tak powiedzieć, wypełniony światłem. Czyli ja na tym rytuale byłam w magicznej oazie, na moim śnieżno-białym tarasie. I w czasie tego rytuału działy się bardzo wyjątkowe rzeczy, bardzo symboliczne. Czyli właściwie cały początek rytuału, to, że są z nami zawsze i wojownicy światła, i istoty światła, i anioły, i wszystkie istoty, które zazwyczaj nam na rytuały dla Matki Ziemi towarzyszą, to tym razem wszystko było bardzo spokojne, bardzo takie wyciszone. Takie, że myślę, że jak ktoś z Was ma w jakikolwiek sposób przytłumione właściwości jasnowidzenia, jasnosłyszenia czy jasnoodczuwania, to mógł nawet zasnąć w czasie tego rytuału albo mógł mieć takie wrażenie, że nic się nie dzieje. Ale to jest błędne i to jest też takie złudne. To jest taka leciutka iluzja, ponieważ to był rytuał w ciszy. To był rytuał, gdzie nie było jakiejś walki, gdzie nie było jakiejś wielkiej aktywności, gdzie nie było jakiegoś niesamowitego jakiegoś działania. To był rytuał, tak można powiedzieć, taki troszeczkę eremicki. Czyli to był taki rytuał, gdzie nastąpiły szczególne rzeczy i właśnie o tych szczególnych rzeczach chciałabym Ci opowiedzieć, bo one są bardzo symboliczne, a wszystko inne było takie ciche, spokojne. W spokoju leży Twoja siła, w ciszy leży Twoja siła. Czyli jednym z takich elementów było światło, złote światło, które znów wychodziło ze mnie, czyli z mojej duszy, Marii Bukardi, Marai Maren. Nie tak, jak było to kilka lat temu, że to światło spływało na Ziemię z Wszechświata, z innych planet i z innych miejsc we Wszechświecie. Nie, to już jest kolejny rytuał, gdzie to światło wychodzi ze mnie. Czyli jest to światło prawdopodobnie nagromadzone już przez nasze dusze w czasie tych wcześniejszych rytuałów i w tym momencie, gdzie jesteśmy w tym momencie apokalipsy, po prostu to od nas jest zależne, co tutaj się wydarzy. Czyli już nie ma tej ingerencji z zewnątrz. Ja pamiętam, że jeszcze kilka miesięcy temu siły wyższe powiedziały coś takiego, że teraz to wszystko od was jest zależne, że oni już nie będą w to ingerować, bo wszystko, co miało zostać powiedziane, przekazane, zostało przekazane i teraz to od nas, tych, co są tutaj na Ziemi, tych, którzy przyszli tutaj ze swoją szczególną misją, to od nas jest zależne, co tutaj się wydarzy. I tak mogę to potwierdzić w czasie moich odczuć, bo to już jest kolejny rytuał, gdzie to światło nie spływa albo spływa tylko bardzo krótko z Wszechświata. To już nie jest takie naświetlanie, jak było jeszcze kilka miesięcy czy kilka lat temu. Dlatego to światło, które płynęło ze mnie, rozchodziło się wokół, rozchodziło się najpierw w magicznej oazie, potem się rozchodziło dalej i dalej i dalej na całą Ziemię, ale nie było widać kresu tego światła, czyli nie były widoczne jakieś tam granice, nie były widoczne jakieś miejsca, gdzie to światło się kończy albo odbija od tęczowych granic uniwersum. Nie, tym razem ono się rozchodziło i nie widziałam, jak daleko to światło płynie. I to było bardzo króciutkie, takie naprawdę malutkie, może też dlatego, że wiadomo, że mamy tego światła mniej w sobie, niż jeżeli mamy to nasze światło plus jeszcze pomoc z Wszechświata, no to to światło jest dużo silniejsze, czyli ono było takie bardzo delikatne.
I następnie ja w ogóle cały rytuał spędziłam na kolanach, czyli tym razem nie stałam na rytuale, tylko spędziłam go na kolanach, inaczej niż zwykle. I nagle, gdy tak klęczałam z twarzą na wschód, pojawiły się takie wielkie, wielkie wrota. Tak jakbym nagle znalazła się w jakimś szczególnym miejscu, można powiedzieć w jakimś świętym lesie, świętym gaju. Był taki las takich, o, godzina 11:00, teraz jak się nagrywam. Jakiś znak, prawda? Anielski. Czyli byłam w takim miejscu, gdzie były takie olbrzymie skały. Wszystko było takie, jakby to był jakiś dziwny świat fantastyki, czyli nie tutaj ziemski, tylko jakiś świat fantastyczny wręcz. No i klęczałam przed tymi wielkimi drzwiami. I te wielkie drzwi wśród takich starych, starych, rozłożystych drzew, ale te drzewa były takie gęste, że już chyba na ziemi w tym momencie nie ma takiej gęstej puszczy. To było wręcz nienaturalne. I nagle te drzwi się otworzyły na zewnątrz. I z tych drzwi wypłynął taki złoty pył. Taki niesamowity złoty pył. I ten złoty pył uderzył we mnie, uderzył w całe to miejsce, w którym byłam, w te wszystkie istoty, które były wokół mnie, taką niesamowitą siłą i mocą, że w pierwszym momencie miałam takie wrażenie, że to jest to zabranie tych 144 tysięcy. Ty wiesz, że w tych starych księgach jest ten zapis o tym, że to 144 tysiące zostanie, którzy zostaną zabrani stąd w inne miejsce. Zabrani stąd, to też należy oczywiście wytłumaczyć, tutaj nie chodzi całkowicie o zabranie z ziemi, może zabranie do innego wymiaru, nazwijmy to tak, nieważne. Rozdzielenie tej ziemi, tak jak Ci mówiłam, na tą ziemię niewolniczą i na tą ziemię wolnych ludzi. I teraz wyobraź sobie, że to było takie dziwne odczucie, jakby nagle stanąć przed tymi drzwiami, które opisują ludzie, gdy przechodzą przez ten tunel po śmierci. Tylko, że to nie było przejście przez tunel, tylko to było takie po prostu, że ta energia uderzała we mnie i takie odczucie po prostu jakby te drzwi do czegoś innego, do czegoś pięknego, do czegoś takiego niezwykłego się otwarły. Ta energia wypełniła wszystko, sprawdziła, czy ta moja wibracja jest odpowiednia, przechodziła przeze mnie, ale ja nie przechodziłam przez te drzwi, tylko byłam przed tymi drzwiami, cały czas przed tymi drzwiami. I nagle usłyszałam taki głos, że powinnam teraz poprosić wszystkie bliskie mi istoty, żeby stanęły obok mnie albo żeby uklękły obok mnie i mamy tak typowo chwycić się za dłonie. I materialnie, ale również niematerialnie z tymi oczywiście, które są niematerialne. I to był taki piękny moment, jakiego naprawdę nigdy w życiu nie było mi dane przeżyć. To uchwycenie się za te dłonie i w tym momencie, jak myśmy stworzyli taki krąg, żeśmy się uchwycili za te dłonie, to wszędzie, tak jakby cała podłoga albo cała ziemia była pełna białych gołębi. I te wszystkie białe gołębie, w tym momencie jak myśmy się uchwycili za te dłonie, one poderwały się do lotu. I tak po prostu pomiędzy nami te białe gołębie, tak jakby dusze, tak jakby te wszystkie dusze przeszły do innego wymiaru. I to na mnie zrobiło takie wrażenie, że sobie nie wyobrażasz. I dlatego potrzebowałam też tak dużo czasu, żeby Ci o tym opowiedzieć, bo tyle rzeczy się wydarzyło w moim życiu, w czasie tej pełni, przed pełnią, po pełni, że nie wiedziałam, jak mam Ci o tym powiedzieć, żeby, nie wiem, się nie rozpłakać, albo ze wzruszenia tutaj, żeby mi się głos nie łamał, albo, bo to było takie wyjątkowe, takie niesamowicie wyjątkowe wrażenie. Ja potem się nagrałam dla mojego zespołu i opowiedziałam o pewnych rzeczach, to dziewczyny z mojego zespołu się popłakały. No po prostu to było takie,
tak bardzo, bardzo je to poruszyło. Dlatego nie mogłam się nagrać od razu, bo nie chciałam doprowadzić do tego, żeby każdy z nas tutaj płakał przy sprawozdaniu z rytuału dla Matki Ziemi, ale myślę, że w głębi serca też odczuwasz te emocje, o których opowiadam. I te białe gołębie, myślę, że to jest taki moment również dla nas, żeby się zapoznać z tą symboliką gołębia jeszcze raz i zapoznać tak głęboko z tą symboliką gołębia, poczuć również tą symbolikę w nas, poczuć tą energię w nas, tą delikatność, popatrz, tą miłość. Pamiętasz, jak kiedyś opowiedziałam Ci taką historię? To chyba było w jednym z polskich miast, ja nie wiem, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, jak były prace remontowe tam w jakichś zabytkach i stworzono siatki i niektóre gołębie zostały w środku, a niektóre zostały na zewnątrz i te z zewnątrz cały czas karmiły te gołębie, które były w środku. No i dobrze ludzie to zauważyli i te gołębie zostały uwolnione. To jest właśnie gołąb, to jest ten symbol takiej braterskości, takiej miłości bezwarunkowej, takiego czegoś, czego naprawdę na ziemi jest bardzo mało. Bo jednak na ziemi rządzi ego. Tutaj rządzi ego, tutaj rządzą, każdy myśli tylko o sobie. Teraz jeszcze po tym czasie różowego słonia jeszcze bardziej jest to widoczne. No po prostu ludzie są tak skoncentrowani na sobie, na swoich potrzebach, na swoich egoistycznych potrzebach, że nie są w stanie rozmawiać, komunikować się, nie są w stanie jak gdyby popatrzeć tak empatycznie bardziej na tego drugiego człowieka, czy popatrzeć na inne stworzenia, tak jak jeszcze to miało miejsce przed tym rokiem 2012, czyli cały ten proces tej inwazji mroku jest bardzo, bardzo widoczny. Jestem pewna, że to widzisz, bo każdy z nas, kto ma oczy otwarte, to widzi, co tutaj się dzieje. I ta energia właśnie tej miłości bezwarunkowej, czegoś takiego, żeby zobaczyć tą drugą istotę, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka, żeby go nie oceniać, żeby, nie wiem, nie wieszać na nim jakichś psów czy czegoś, tylko po prostu popatrzeć, że no każdy z nas jest tylko człowiekiem, każdy z nas jest ułomny, każdy z nas ma słabości, każdy z nas ma wady, każdy z nas ma jakieś programy w sobie wgrane, jakieś dramaty, traumy. I to, że pokazywać palcem na kogoś innego i ciągle ten zły, a ja dobra albo ja dobry, to nie jest rozwiązanie. Ponieważ to tylko i wyłącznie wzmacnia ego. Jeżeli ciągle pokazujemy palcem na kogoś innego, to znaczy, że chcemy odwrócić uwagę. Popatrz ten, a nie patrz na mnie, nie patrz na to, co we mnie. I to jest taki moment, gdzie ten rytuał dla Matki Ziemi nam to pokazuje. Miej to czyste serce, jak taki biały gołąb. Taki biały gołąbek, który jest tym symbolem w naszej religii panującej. Przecież jest to przepiękny symbol. Jest to symbol takiego pokoju również na ziemi, takiego, ale jak może ten pokój na ziemi powstać, jeżeli każdy się kieruje ego i mamy wielkie konflikty wojenne, ale mamy też małe konflikty wojenne pomiędzy przyjaciółmi, pomiędzy znajomymi, pomiędzy sąsiadami, pomiędzy rodziną, pomiędzy pracownikami, pracownikiem, pracodawcą i tak dalej. Mamy tyle konfliktów, że jeżeli po prostu dalej będziemy żyć w tych konfliktach, to nigdy nasze serce nie będzie takie czyste jak takiego białego gołębia. I wyobraź sobie, że następnego dnia po rytuale, czyli to było 5 czerwca, jechałam znowu do magicznej oazy, ponieważ byłam przez ten czas tutaj, w magicznej oazie, tam, w magicznej oazie, czyli tutaj, gdzie był rytuał dla Matki Ziemi, jeżeli o tym opowiadam. I jechałam do magicznej oazy i zatrzymaliśmy się u mojego kolegi. Zatrzymaliśmy się na moment u mojego kolegi, tam mój partner, mój ukochany chciał coś tam z nim porozmawiać, ja czekałam w samochodzie. I nagle patrzę, a po prawej stronie był taki malutki budyneczek gospodarczy, a na tym budynku, jeszcze mam to zdjęcie gdzieś zrobione, tam było chyba z 11, 12 albo 13 śnieżno-białych gołębi. Śnieżno-białych gołębi. I ja powiedziałam, to jest niemożliwe, przecież u nas tutaj są na Maderze są gołębie szare, brązowe, w ciapki.
Ale żeby wszystkie były śnieżno-białe, to było takie symboliczne. To było dokładnie dzień po naszym rytuale dla Matki Ziemi. Tak jakby siły wyższe chciały to jeszcze pokazać, jeszcze to zmaterializować. I te gołębie sobie tak chodziły po tym dachu, w takiej harmonii między sobą. Nie biły się, nie wiem, nie, jakieś, nie kłóciły się, tylko sobie tak chodziły, tak gruchały, tak gu. To było takie niesamowite dla mnie wrażenie. Tak sobie popatrzyłam i to z prawej strony. A ty wiesz, jeżeli jesteś na ceremoniach, prawa i lewa strona, reguła prawej i lewej ręki. I to było takie jak gdyby podkreślenie jeszcze tego przekazu. Czyli teraz podsumowując nasz rytuał dla Matki Ziemi i to wszystko, co wydarzyło się w ostatnim czasie, zwróć szczególną uwagę na symbolikę gołębia. Może ta symbolika również w Twoim życiu jest gdzieś bardzo aktywna. Spotykasz te gołębie, a może nie wiedziałaś, dlaczego nagle te gołębie. Ja ostatnio nawet miałam taką sytuację, że ktoś mi coś wysłał, a w środku była karteczka z białym gołębiem. Taka karteczka, taka grafika po prostu ze śnieżno-białym gołębiem. I to jeszcze było chyba z miesiąc przed naszym rytuałem dla Matki Ziemi, a może nawet już 2 miesiące minęły od tego czasu. Czyli to siły wyższe chcą nam pokazać, tą naszą czystość, tą krystaliczność, ale również to, żeby wykorzystać ten czas, żeby zmienić coś w sobie, zmienić coś w swoim życiu, odważnie iść do przodu i zwrócić jak gdyby większą uwagę na to, czego pragniesz, kim chcesz się stać, niż na to, co jest teraz w Twoim życiu albo jaka była Twoja przeszłość. Czyli bardziej się koncentrować na tej Twojej wizji, wizji tego, kim chcesz być, jak chcesz żyć, jak chcesz, żeby tutaj na Ziemi wyglądało, niż na tym, co jest aktualnie. I popatrzeć z takim troszkę przymrużeniem oka na tych wszystkich ludzi, którzy oceniają innych, plotkują na temat innych, jacy to oni są świetliści i dobrzy, a wszyscy inni są źli i wszyscy inni mi krzywdę zrobili. I popatrzeć też z takim troszeczkę przymrużeniem oka na to wszystko, co dzieje się wokół, na to wszystko, co dzieje się w energii i powiedzieć sobie tak, dobrze, czego mnie ma to nauczyć, co ma mi to pokazać? Dla mojej wizji życia, dla mojej czystości, dla mojej misji tutaj na Ziemi i co mogę zrobić, żebym był tym, kim chcę się stać, po co tutaj jestem, żeby wypełnić tą swoją misję, bez względu na to, jak inni będą o tobie mówić, jak inni będą cię oceniać, bo pamiętaj, że inni sądzą ciebie zawsze według siebie. Zawsze tak jest, że ludzie są nieobiektywni. I ktoś kiedyś zadał mi takie pytanie: Pani Mario, jak to jest, że zawsze, to była dziewczyna, że zawsze jestem taka otwarta do ludzi i taka, ludzie mówią, że jestem naiwna, bo wszystkim ufam. I ludzie mnie potem oszukują, robią mi krzywdę i tak dalej. Jak to jest możliwe? Dlaczego mi się to przydarza? Dlaczego? No oczywiście po to, żeby się nauczyć wytrwałości, wytrzymałości, żeby wyrobić w sobie pewne cechy, żeby zdobyć doświadczenia, żeby wzbić się na wyższy poziom. Ale to jest właśnie to, o czym ci powiedziałam, że inni sądzą ciebie według siebie. I ty również sądzisz innych według siebie. Czyli jeżeli ty podchodzisz do życia i ufasz innym i kochasz ten świat, to nie przyjdzie ci nawet do głowy, że ktoś może to wykorzystać, że on może wykorzystać tą twoją dobroć, że on może wykorzystać tą twoją naiwność w cudzysłowiu, żeby na przykład wspiąć się na twoich barkach albo coś tobie zabrać, żeby jemu było lepiej. I dlatego czasami my, szczególnie te dobre dusze, mamy coś takiego, że no sparzymy się na ludziach raz, drugi, trzeci, czwarty. Wiele razy się sparzymy, ponieważ my sądzimy innych według siebie. Jeżeli my mamy w sobie prawdę, jeżeli my mamy w sobie miłość,
Jeżeli my innym ufamy, jeżeli my jak gdyby traktujemy tych innych z tą miłością, z tą przyjaźnią, z tym zaufaniem, to nam do głowy nie przyjdzie, że ktoś może mieć jakieś czarne zamiary. Bo my tego nie mamy w głowie. Nasz świat jest inny. I dlatego takie rzeczy się zdarzają. I odwrotnie. Ludzie, którzy mają w sobie jakieś złe rzeczy, to oni będą patrzeć na dobrych ludzi zawsze, a naiwny, zaraz go wykorzystam, albo jak mogę to wykorzystać, jak mogę tutaj skorzystać na naiwności tej osoby, czy na tej dobrej stronie tej osoby, żeby mi było lepiej w życiu. Więc widzisz, ta osoba też sądzi ciebie według siebie. I zawsze tak będzie. Więc jak ktoś pisze w internecie jakieś rzeczy na temat innych ludzi, to pamiętaj, że sądzi innych swoją miarą. Mierzy innych swoją miarą. I nie widzi pewnych rzeczy. Nie widzi całości, ponieważ ma klapki na oczach. Klapki, które wynikają z jego miarki. Ja mam nadzieję, że to jest jasne, ale myślę, że tak. Jeżeli nie, to napisz w komentarzu oczywiście. Czyli jeżeli jesteś otwarta do świata, jeżeli jesteś otwarty do świata i ciągle ktoś cię krzywdzi, ciągle ktoś cię wykorzystuje, to pamiętaj, że twoje dobro i tak ci przyniesie to dobre, bo wszechświat widzi wszystko. Siła wyższa, ona widzi wszystko, czyli ta twoja dobroć zawsze zostanie wynagrodzona, a ci ludzie, którzy ci robią krzywdę, którzy cię wykorzystali, którzy wykorzystają cię dla swoich celów, bo się wspięli na przykład na twoich barkach, szczególnie, że jesteś osobą, na przykład osobą publiczną, osobą znaną, jakimś influencerem w internecie, to bardzo szybko się znajdą takie osoby, które się wspinają na twoich barkach, czyli w jakiś sposób, nie wiem, mówią o tobie dobrze, a potem mówią o tobie źle, albo w jakiś sposób wchodzą z tobą w różne przyjacielskie stosunki, żeby potem innym pokazać, jakie one to są z tobą związane, czyli wspinają się jak gdyby na twoich barkach, a potem jeszcze mówią o tobie źle. Więc takie rzeczy się zdarzają, to jest normalne, ale możesz tego nie zauważyć. Możesz tego nie zauważyć, ponieważ ty sądzisz innych swoją miarą, czyli patrzysz na innych z miłością, z zaufaniem i nie widzisz tego fałszu, bo w tobie nie ma tego fałszu, więc nie możesz tego fałszu zobaczyć. I dlatego takie rzeczy mogą się zdarzyć. I nie ma co rozpaczać, tylko trzeba wyciągnąć wnioski, trzeba jak gdyby pewne rzeczy przyjąć jako doświadczenia w twoim życiu. Poprzez doświadczenia uczymy się najwięcej i z takim troszeczkę przymrużeniem oka popatrzeć na tych wszystkich słabych ludzi, bo to są słabi ludzie, którzy muszą komuś zrobić krzywdę, żeby im było dobrze. To są słabi ludzie, którzy muszą się wspinać po innych. To są słabi ludzie, którzy jakieś tam pakty z diabłem zawierają, żeby na chwilę im było lepiej. To są po prostu, trzeba na to popatrzeć z pobłażaniem. To jest normalne tutaj na ziemi. Na ziemi mamy światło i mrok, mamy tą dualność, ale trzeba być uważnym i iść uważnie przez życie, żeby po prostu jak gdyby nie być taką łatwą ofiarą dla takich ludzi. Dobrze, to będzie takie moje podsumowanie, czyli miej to piękne gołębie serce, miej tą czystość w sobie i jeżeli inni zrobili ci krzywdę, możesz prosić o tą boską sprawiedliwość. W moim sklepie jest również rytuał świecy intencyjnej boskiej sprawiedliwości. Można wtedy przyspieszyć tą boską sprawiedliwość, żeby została szybciej wymierzona tej osobie, która cię skrzywdziła. I ty w ten sposób się również uwalniasz od tego złego doświadczenia, ponieważ oddajesz to w ręce nieba. I siły wyższe w tym momencie, w którym prosisz, wymierzają tą boską sprawiedliwość i one najlepiej wiedzą, jak to zrobić. I po prostu zachowaj tą czystość w sobie, mimo tego, że inni cię skrzywdzili, mimo tego, że inni może piszą na twój temat złe rzeczy, że głoszą na twój temat złe rzeczy. Patrz na to po prostu z tej perspektywy, co kto wysiewa, to i tak zbiera. Co kto wysyła do wszechświata, to sam będzie to zbierać. To nie ma z tobą nic wspólnego, że ktoś cię tam oczernia, że ktoś mówi na twój temat źle. To tylko pokazuje, jaka to jest osoba.
To tylko ci pokazuje, że ta osoba musi mieć w sobie tyle jadu, tyle złości, tyle frustracji, że potrafi pisać o tobie albo mówić o tobie jakieś złe rzeczy. Bo każdy z nas, kto ma to czyste serce, to gołębie serce, nigdy nie będzie oczerniał kogoś, nigdy nie będzie mówił jakichś złych rzeczy na kogoś, bo mamy tą świadomość tej czystości w nas i mamy też tą świadomość tej boskiej sprawiedliwości. Dobrze. Więc życzę ci z głębi mojego serca, utrzymuj to gołębie, czyste serce, takiego białego gołębia, idź z zaufaniem do przodu, dbaj o to, co wysiewasz, bo to będziesz zbierać, na tym się koncentruj, koncentruj się na tym, co dla ciebie ważne, koncentruj się na tym, żeby kreować piękne życie, ale miej oczy dookoła głowy, czyli trzeba zadbać o ochronę, trzeba zadbać o oczyszczanie, trzeba zadbać o różne takie pozytywne energie w twoim życiu, żeby otrzymywać tą pomoc od istot światła, od aniołów. Trzeba o nią poprosić, proś, a będzie ci dane. Wiesz, że otrzymasz, a otrzymasz, czyli tak jak w tych starych księgach jest napisane. I pamiętaj, najlepszą pomocą dla ciebie w tej aktualnej chwili są ceremonie, więc wracaj do tych ceremonii. One są w takim malutkim progu inwestycji, w takim malutkim progu pieniężnym, że dopasowałam to dla każdego z nas. Każdy, nawet kto ma, nie wiem, kto żyje z pomocy socjalnej albo kto naprawdę ma bardzo, bardzo mało, może sobie na to pozwolić, żeby korzystać z tych ceremonii i żeby tą wiedzę wykorzystywać w swoim życiu. Więc idź do przodu z tą wiedzą, z tą mądrością, z tymi przesłaniami, a zobaczysz, że przeskoczysz na zupełnie inny poziom, na taki poziom, na który zasługujesz, na którym powinnaś żyć, powinieneś żyć. Odwagi. Po prostu odwagi. I pamiętaj, zawsze jestem do twojej dyspozycji, czy poprzez spotkania online, indywidualne, czy poprzez rytuały u mnie, więc dokładnie sobie wszystko czytaj, co jest w obu sklepikach i znajdziesz na 100% coś, co dokładnie w tym momencie będzie dla ciebie pomocne. Może to będzie jakiś szczególny kamień mocy. Na przykład w tym momencie, gdy zaczynamy coś nowego, bardzo pięknym kamieniem będzie ametyst, będzie ametryn, ale również wiele, wiele innych. Każdy ma inne działanie, jeszcze odpowiednio zaprogramowane na przyciągnięcie odpowiednich pięknych rzeczy albo usunięciu pewnych rzeczy, które ci nie służą. To będziesz mieć przyjaciela na całe życie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia. Aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu. Ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać.